Kolejny punkt. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie opinii ustalenia warunków zawodowych dla inwestycji budowa stacji paliw przy ulicy Okulickiego. Rada podejmowała uchwałę negatywną opinią 28 lutego. 30 stycznia bieżącego roku odbyło się spotkanie w Wydziale Architektury z udziałem pana projektanta. Na spotkaniu byli obecni nasi radni, pan Stanisław Góry i pan Tomek Szewczyk. Ja też tam byłem. I pan Jan Jarosz, Marian. W każdym bądź razie Piotr. Bali nie było. Nie było? Nie było? Przepraszam. Przepraszam. Przepraszam panią Marię. Pan Jan Piotr. Może nie powiem, co było. W każdym bądź razie mamy przygotowane negatywne stanowisko, czyli jakby konsekwentnie jesteśmy w naszym tutaj w naszej decyzyjności. Otwieram dyskusję na ten temat. Proszę bardzo, pan Stanisław. Proszę państwa, ja uczestniczyłem i tak tej osobie trójkę w rozprawie dotyczącej właśnie tego zadania, gdzie inwestor, pełnomocnik inwestora, no, od razu oświadczył, że wydzielono tutaj, proszę państwa, wydzielono pas dotyczący, że właścicielem tej działki są ci sami inwestorzy, którzy tu będą budowali tej działeczki, i mieszkańcy nie są już stroną w tym całym zadaniu. Jest to prawnie i tak podobno się robi wszędzie z każdą inwestycją w Polsce, jeżeli się nie można z mieszkańcami dogadać. Proszę państwa, ja zasugerowałem, że Rada Dzielnicy pomimo tego wydzielenia niestety, ale podtrzymuje uchwałę dotyczącą negatywnej opinii i tak na tym żeśmy się rozstali. Przy czym pełnomocnik inwestora zarzucił tutaj sprawę, że projekt tej stacji paliw był wcześniej wykonany i uzgodniony, nim ten blok, który tu powstał. I w projekcie emisyjnym powinno być umieszczone dla tych mieszkańców, że w tym miejscu będzie stacja paliw. No ja mówię, ale co mamy w tej chwili zrobić? On mówi, no jedynie mieszkańcy mogą oddać sprawę do prokuratora, że nie zostali zapoznani właśnie z tym projektem emisyjnym. No i na tym się skończyło nasze rozważanie. Półtorej godziny dyskutowaliśmy na ten temat. Jeszcze ja tak podchodziłem, żeby troszeczkę to tą strefę bezpieczeństwa oddalić od tych mieszkańców i zaproponowałem, żeby zmienić, proszę państwa, zmienić sytuację tą, żeby te stacje, te dystrybutory, żeby umieszczone tu, w tym rejonie, a ten budynek, żeby był tutaj postawiony. No niestety, bo tutaj przechodzi jakaś sieć ciepłownicza, czy bodajże zaopatrzenie w wodę. No i podał tam chyba 500 mm, tak? I nie można tego zrobić. Ale niestety mówi, ja mogę tylko to zrobić, że te tutaj urządzenia będące zostaną przesunięte gdzieś tu w to miejsce. Oddalimy od i stworzymy wiatę taką jakąś uczciwą. Przy czym podawał, że nie było w Polsce przypadku, żeby stacja benzynowa wybuchła. I jedynie zdarzyło się, twierdzi, że zdarzyło się raz, gdzie gaz, nastąpił wybuch gazu. Przy czym są takie metody, na przykład odnośnie zapachów, czy coś odsysające, że na odległość 5 metrów już nie czuć jest zapachu benzyny. Światło jest przywitane? Drzewa.
To są drzewa ucytuowane, kółko odizolowane. Chociaż nic to nie da, bo budynek jest wysoki i na ostatnie piętro nie będzie chronił. Tyle może pan Tomek Szewczyk, co jeszcze więcej? Z naszej strony padła propozycja również ze strony inwestora, że ewentualnie ten dach mógłby być tak zwanym dachem zielonym, czyli byłby obsiany trawą w celu, żeby mieszkańcy, którzy spoglądają na dół, nie widzieli budynku stacji benzynowej. Natomiast powiedzmy sobie szczerze, sytuacja jest taka, że inwestor w tym momencie co będzie chciał, bo odciął się tą działką i w tym momencie praktycznie my nie mamy prawa głosu. Dyskutowaliśmy na temat właśnie tego ekranu ochronnego, tak zwanej biologicznej bariery, którą może inwestor może ją wprowadzić, natomiast kwestia prawna jest taka, że od kilku lat rząd próbuje wprowadzić ustawę odorową, natomiast ustawy odorowej nie ma. Czyli nie ma odnośnika do zapasu. Jest ciężko po prostu to zmierzyć. Są pewne urządzenia, które to mierzą, natomiast jest to sprawa dyskusyjna. Dlatego nie ma ustawy odorowej, nie ma pretensji, że śmierdzi. Sprawa jest dość prosta. Także teraz kwestia tylko mieszkańców, czy oni będą w stanie zawalczyć o swój byt i o swoje dobra tam. Zresztą tutaj pan przewodniczący dał mi na miarę do jednego mieszkańca i jakieś informacje już wymienialiśmy. No i kwestia druga to, czy ludzie zostali oszukani, czy nie, w momencie, kiedy kupowali mieszkania. Bo rzeczywiście informacje o tym, że stacja benzynowa tam nie będzie, powinni dostać. Tyle odpowiedzi, dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy ktoś chciałby zabrać głos jeszcze? Jeszcze coś? Panie Piotrze, ma pan coś do dodania? Nie. Pan Zygmunt. Protesty mieszkańców są, to jest już, tak? No tak, bo... Są. Dlatego może zmienimy uzasadnienie. Uzasadnienie protesty. Możemy tak napisać. Czyli będzie to autopoprawka nasza. Co wywołuje protesty? Dopisanie. Nie, wykreślamy. Nie co może, tylko wywołać, co wywołuje. Może mamy bałtyckie jest. Ale też wyraz trzeba stać. No możemy jeszcze zobaczyć. Tak, inwestycja jest blokowana zbyt blisko zabudowy mieszkaniowej, co wywołuje protesty. Tak. Jeszcze taka będzie odpowiedź. No proszę zobaczyć, tutaj te bloki powstały, tu jeszcze ten teren, blok nie ma, a tu jeszcze. I oni prawdopodobnie też wcześniej uzgodnienia niż ten blok, który powstał. Tak. Tak, szanowni państwo, tutaj jest mała nasza poprawka skreślająca może wywoływać na co wywołuje protesty okolicznych mieszkańców. Traktujemy to jako autopoprawkę naszą. Zamykam dyskusję, przechodzimy do głosowania. Kto z pani, panów radnych jest za przyjęciem tego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki. Pan Jarosz jest za. Dziękuję. Kto jest przeciw? Nie widzę, kto wstrzymał się od głosu. Również nie widzę, ale stwierdzam, że Rada Dzielnicy 16 podjęła uchwałę w sprawie opinii ustalenia warunków zabudowy dla inwestycji przy ulicy Okulickiego.